Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa The Camping Mod, no i dodaje nam wszystko, co jest potrzebne na kempingu, to znaczy namioty, ogniska i takie tam różne rzeczy. Dodatkowo dochodzą zwierzęta typu niedźwiedzie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Jak widzicie, trzeba pobrać dwa pliki. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy plik i Camping Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie bardzo krótkiej, opisowej, no ale nas interesuje oczywiście zakładka Download, zatem klikamy albo tutaj właśnie na tej stronie, gdzie są obrazki. Możemy kliknąć tutaj lub klikamy tutaj. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie zjeżdżamy troszeczkę w dół i tutaj są takie właśnie trzy przyciski do pobrania. Interesują nas dwa. Download Mod. Klikamy tutaj na Download Mod. Jeżeli chcemy inną wersję niż 1.8.9, to klikamy tutaj i tutaj mamy wersję do wyboru. No, nas interesuje 1.8.9, zatem klikamy na Download Mod. To jest jeden plik, który pobieramy. I potem klikamy na Download Core i to jest drugi plik, który pobieramy. Także te dwa pliki są nam potrzebne. Pamiętajcie, ten i ten. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda oprócz tych dwóch plików potrzebne są nam jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge z końcówką 1699, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma numer końcówki 1722 i na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pliki do folderu mods. Raz i dwa. Mamy je tutaj w folderze mods zainstalowane. Zamykamy, uruchamiamy launcher i czekamy, aż się otworzy. Tak jak wspominałam, ma wybrany profil z Forge'em z końcówką 1722. Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się otworzy strona z logo Mojanga. Tutaj nam się zaraz otworzy strona z logo Mojanga. O, tu Mojang, Mojang jest. No i tutaj obrazowo jest pokazane, że Forge instaluje wszystkie potrzebne pliki do tego, żeby działać sobie z modami. Także to oczywiście chwilę trwa. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Jednym to trwa szybciej, innym trwa wolniej. Ale myślę, że warto poczekać, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, czy się nie crashuje i tak dalej. Mamy tutaj, także wchodzimy do mamy stronę startową, znaczy wchodzimy do folderu mods i gdzieś tutaj jest camping, camping, Rick Mods Core i camping mod.
Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Najlepiej by było stworzyć nowy świat, bo wtedy by się gdzieś tam w lesie pojawiły NPC z namiotkami. No ale to już sobie we własnym zakresie będziecie tworzyć nowe światy. My tylko zobaczymy tutaj, czy się nie kraszuje. Nie kraszuje się. Tutaj poczekamy, aż się trochę pootwiera. Ok, wchodzimy w E jak ekwipunek. No już widać, że mamy tutaj dodatkowe sloty. Tutaj mamy na plecaczek, tutaj mamy na scyzoryk. Tutaj zresztą, jak tutaj wsadzimy sobie plecaczek i scyzoryk, to tu nam się uruchomi. Tutaj mamy na lampę, a tu na mapy. Także zobaczmy, jak to się robi. Tutaj plecak, mamy pucz, czyli taki tam worek. I trzymam na tym strzałkę, klikam R jak robak. No i taki woreczek się robi, sakiewkę, tak? Z pięciu skór i nitki. I co nam daje taka sakiewka? Weźmy ją sobie. Mamy, jak mamy w łapce, możemy otworzyć. Daje nam trzy sloty. Ok. Teraz wsadzimy ją sobie tutaj. Tu mamy na nią miejsce. I wtedy jak tutaj sobie klikniemy, to mamy trzy sloty po prostu dodatkowe. Ok. No to tutaj mamy większy backpack. Trzymamy na tym strzałkę. Tutaj trzeba wsadzić ten pucz. Kanwy trzeba zrobić. A kanwy się robi z hempa, czyli widocznie jest taka roślina, która gdzieś tu rośnie. I z scyzoryka. A scyzoryk się robi tak. Z trzech czerwieni i sztabek żelaza. Ok. No nie jest to trudne. Mam nadzieję, że tę roślinę można znaleźć. Taki backpack, trzymam go w łapce, daje nam 9 miejsc. Ok, to sobie zamieńmy tutaj. Ok, mamy 9 miejsc. A to można tu wsadzić? Nie, nie można. Ok, no to jest tutaj jeszcze większy rucksack. I rucksack to jest ze skóry niedźwiedziej i backpacka i nitki. I on nam daje ile? Dobra, że od razu go tutaj wsadźmy. O, proszę, on nam daje całą skrzynkę. Także ten jest najbardziej wydajny, że tak powiem. Ale tego nie można. Ale można nosić przy sobie, także można mieć zawsze więcej. Scyzoryk. Scyzoryk się robi tak, jak już wspomniałam. I możemy go, co? Wsadzić tutaj. I wtedy mamy po prostu przy sobie zawsze crafting table jakby. Tu są lampy. Lampę się robi tak. Szkło i złoto. Wow. Szkło i złoto i co? I tą lampę można wsadzić tu? A, chyba zapaloną. Tu sobie wzięłam, bo jej nie można skraftować, bo chyba coś do niej trzeba wsadzić. Tylko co? Może postawmy sobie pustą lampę. Stoi pusta. No i co? No powiem szczerze, że nie wiem, co trzeba zrobić, żeby ją napełnić. A nie, to już stoi pełna. To już stoi pełna, a tu jest pusta. Aha, tu jest pusta. I co, kliknę na nią? A, pewnie, już wiem, pewnie trzeba wziąć świeczki. Mamy świeczki. Dobra, pustą. Ta jest pusta. Pewnie trzeba tutaj sobie to wsadzić. To i to. Nie. To i to. I to. I to. I to i to. Nie. No to nie wiem, jak to się robi. Mówi się trudno. Dojdziecie do tego. Na pewno na tej stronie, z której się pobierało, jest tam opis co i jak. No dobra, no to jak widzicie, no żeby tutaj nie przedłużać, są jeszcze namioty, są jeszcze ogniska, które się robi w ten sposób i w ten sposób. Jest śpiwór, który się robi z zielonej wełny scyzoryka. Jest oczywiście namiot, który się robi z kanwy i z iron sticka, a iron sticki się robi tak. No i tutaj jest jeszcze, co to jest?
Marshmallows. To takie, co się przypieka nad ogniskiem. Tu jest jeszcze garnek. Jakieś tutaj są różne rzeczy. Ok, dobra. Czyli jak widzicie, mod działa. Gdzieś tam trzeba w lesie sobie znaleźć ludków. Nie wiem, trzeba dojść do tego, jak się włącza lampę. No i ja tymczasem kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się, pa, pa!